Dom samotnej matki, położony niedaleko ulicy Skierdowskiej na warszawskiej Białołęce. Z zewnątrz wygląda odstraszająco. Zniszczony, ponury budynek bardziej przypomina scenografię wziętą z koszmaru, niż lokum, w którym można godnie żyć i wychowywać dzieci. Z jakimi problemami muszą borykać się osoby, które w nim mieszkają? Bez przerwy jest problem z opłatą za energię elektryczną, no bo jeżeli dostaniemy jakieś pieniądze, mamy, to musimy wybierać między jedzeniem, a między opłatą. Normalne, że jedzenie jest pierwsze, prawda? Tym bardziej, że ci chodzą do szkoły, muszą mieć kanapki. Także czasami jest tak, że brakuje nam opłat na prąd, no i z tym się borykamy. I najtrudniej jest załatwić takie pieniądze właśnie, pozyskać od jakiejś firmy, bo na ogół firmy nam pomagały w takim przypadku. Mamy łazienki w bardzo złym stanie, toalety. Generalnie jest potrzebny generalny remont, żeby można było tak naprawdę funkcjonować i korzystać z tych rzeczy. Odświeżyć dom, bo no też już jest... Wiadomo, nie taki czysty, jakbyśmy sobie tego życzyli. Borykamy się z elewacją budynku, ponieważ w zeszłym roku był założony styropian, który teraz już nie funkcjonuje i nie pracuje tak, jak powinien. Czyli nie ma tego ocieplenia takiego, jak powinien być z zewnątrz. Wcześniej były rzeczywiście problemy. Nie wiem, firmy mają problemy. Kiedyś łatwiej było pozyskiwać jakąkolwiek pomoc, a w tej chwili rzeczywiście nawet żywnościową pomoc jakąkolwiek uzyskać, to był problem. No. Dziewczyny tu wpadły na pomysł, żeby robić stroiczki, aniołki z gipsu, z drewna. Oczywiście sprzedawały to pod kościołami, no i z tego, żeśmy się utrzymywali w miarę możliwości oczywiście. Była zakupowana żywność, no i jeżeli coś można było, to rachunki z tego się opłacały. W pokojach mieszka różnie. No jest mama z piątką dzieci, z czwórką. Tu na ogół są kobiety wielodzietne. Łatwiej jest matce, gdy ma jedno dziecko, prawda, niż takiej, która ma kilkoro. Gdzieś tam mieszkać, wynająć mieszkanie i utrzymać siebie i dzieci. Każdy żyje swoim indywidualnym życiem. No dzieci chodzą do przedszkola. Mniejsze chodzą do przedszkola, no starsze chodzą do szkoły, ale jeżeli jest jakakolwiek potrzeba, nie ma, dziewczyny między sobą pomagają sobie bardzo chętnie. Bo czasami bywa tak, że musi jedna drugiej pomóc, prawda? Tak jak w rodzinnym domu korzystasz z sąsiada, tak samo jest i tu. Są mamy i dzieci, jest dużo dzieci. Generalnie niektóre mamy mają po kilkoro dzieci, także no jest kilkoro panów, którzy spełniają się tutaj w ramach, czy kotłowni palą, czy wykonują jakieś prace na rzecz ośrodka tutaj, gdzie kobieta tego po prostu nie zrobi, tak? Czego najbardziej brakuje kobietom przebywającym w ośrodku? W tej chwili najbardziej brakuje nam chyba wędliny. Oczywiście słodyczy dla dzieciaczków, bo tego nie mamy za wiele. No i artykułów takich chemicznych, gospodarczych w tej chwili najbardziej chyba. Nasze lodówki, które do tej pory były już bardzo stare i zaczynają się już psuć. W związku z tym jest taki problem, że nie będziemy mieli gdzie tej żywności tak naprawdę chować i ona będzie się zaczynała już psuć, więc tu jest taki problem z tym. Większość środków, które otrzymują kobiety z domu samotnej matki, pochodzi od osób prywatnych. Pomoc ze strony instytucji państwowych w tym przypadku jest znikoma. Czy zdaniem warszawiaków warto wspierać z publicznych pieniędzy kobiety przebywające w takich placówkach? Jeżeli to są mieszkanki Warszawy, to musimy się na to złożyć, bo dzieci są wspólne i nie można ich pozostawić w pastwie losu. Tyle się mówi o opiece nad dziećmi, o wspieraniu rodziny. Myślę, że to są akurat te cele, na które powinny być pieniądze wydawane. Nie na fajerwerki, tylko na w tym wypadku pomoc osobom, które tego niezwykle potrzebują. Wszyscy płacimy podatki i również właśnie na takie cele. Czyli domy dla samotnych matek, żłobki, przedszkola, ale również też i domy dziecka i właśnie takie domy też. Przykładem, że każdy może zaangażować się w pomoc, jest pani Anna Laskowska, która na Facebooku ogłosiła zbiórkę darów dla kobiet mieszkających w domu samotnej matki. Zaczęli się zgłaszać ludzie również z mojej pracy i w zasadzie 50% wszystkiego, co zebrałam dla matek, pochodzi od znajomych i ode mnie. Natomiast drugie 50% od zupełnie obcych mi dotąd osób. Bardzo dużo nowych rzeczy. Są to też nowe ubrania. Osoby poinwestowały w jedzenie, w chemię. Mam proszki do prania, mam bardzo dużo kosmetyków. Odezwałam się również do znajomych z różnych firm,
Dzięki temu mamy również suplement diety, jakim jest Tran. Mamy bardzo dużo kosmetyków nowych, mamy suszarki. Generalnie raz w roku, pod koniec roku coś takiego się dzieje w nas, że coś takiego jest organizowane i się angażujemy w to bardzo chętnie i tak naprawdę nie potrzeba do tego jakiegoś dużego wysiłku ani jakiejś organizacji, po prostu trzeba zebrać parę rzeczy, parę osób w jedno miejsce, potem pojechać, zawieźć to ludziom, żeby im pomóc, no, żeby im było łatwiej przez chociaż chwilę. Osobiście dla siebie nie chcę prezentu. No, chciałabym, żeby te dziewczyny dostały nowy dom, szczerze powiedzieć. To jest takie moje marzenie. Taki z prawdziwego zdarzenia, żeby miały dzieci. Mamy tutaj co prawda świetlicę, ale ona jest nie za duża, żeby dzieci miały gdzie odrabiać lekcje, żeby miały komputery, żeby miały dziewczyny pokoje dla swoich dzieci. Bo w tej chwili jest ciasno. No. Najlepszym prezentem jest to, że po prostu będę mogła spędzić z dziećmi Wigilię, usiąść z nimi do stołu i to będzie chyba najwspanialsze. Że nie będę siedzieć przy pustym stole, tylko przy pełnym i będę miała ciepło i generalnie będzie miła atmosfera, tak? Kobietom z warszawskiej Białołęki przed świętami Bożego Narodzenia przyda się każda pomoc. W tej sprawie najlepiej kontaktować się bezpośrednio z domem samotnej matki. Mogą nas znaleźć na Facebooku pod hasłem Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami Dom Samotnej Matki z Dziećmi. I tam są całe nasze dane i adres kontaktowy do nas. Zapraszamy do komentowania materiału na forum, które znajduje się poniżej. Jeżeli macie informacje o sprawach istotnych, wymagających interwencji, piszcie do nas na adres linia-miejska@wp.tv. Z redakcją możecie również skontaktować się przez nasz fanpage na Facebooku.